Cześć, witajcie na kanale Rizer. W kolejnym odcinku gry Primal Carnage Extinction. Dzisiaj wracamy do roli dinozaura. Będziemy mordować ludzi, mam nadzieję, że uda nam się wygrać. Jak na razie jest remis, początek rundy. Dlatego zapraszam was do oglądania, zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. No, uwaga. Ja będę się starał zmieniać dinozaury, zobaczymy jak mi to wyjdzie. No, dobra, jemy go. Jemy! Zostawcie jakąś aktywność po sobie. Piszcie, co tam chcecie. O, ale bomba tu spadła, kurde. Piszcie, co chcecie obejrzeć w innych odcinkach z tej gry, bo tutaj to przyznaję szczerze, że nie ma za dużo co robić, ale coś tam na pewno do roboty jest. Także lecimy z naszym odcinkiem. Czujemy. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Tamten ucieka. A ja tutaj jem. Nie trafiłem. Uwaga, bo oni mają te sieci. Dawaj go, kurde, ale... Aj, szybko mnie z tego noża chapsnął. No właśnie, ten nóż jest całkiem niezły. Ja bym chciał zmienić na takiego innego dinozaura, który pluje taką toksyną, ale... On chyba od razu jest zajmowany. Nawet nie wiem, jak się nazywa tamten. Nie wiem, czy tutaj nie trzeba go jakoś odblokować. Chyba jest coś takiego jak odblokowywanie. Bo to tylko oślepia i nie zadaje damage'u za bardzo. Dobra. Ale tutaj dostałem bułę od indiańca. Zobaczymy, czy mogę teraz zmienić postać dinozaura. Cały czas zobaczcie taki remi. Bo ja chyba... No właśnie tym chcę, ale nie mogę. O, i teraz nawet tego nie mogę wybrać. Może jak zginie, to będę mógł sobie wziąć go. Ale nie jestem pewny, czy to ten pluje. Kurde, to lipa, że teraz mi się ktoś go nie zabrał. Nowa raptor. Dobra, to będzie lipa. Tylko, że ja nie potrafię tych skoków robić. Jak ona mnie w ogóle zabiła? No w sumie biegłem tak prosto, to może i zabiła. Chcę zmienić, bo tamten był lepszy. Kurde, zabrali mi mojego dinozaura. No. Dobra, biorę to. O, dobra, jest. Zajebiście. Dobra, mamy. Mam mało staminy. Ja nie będę tak kampił jak tamta paruwa wtedy w poprzednim odcinku, że na dachu siedzę i tylko pluję. Nice. Ale go tu wzięliśmy, chłopie. Aleśmy go tu wzięli. I kurczę, ludzie wygrywają. Mają przewagę, no, sporą. Prawie 15 punktów. Latających może troszkę mamy za mało. Przydałoby się więcej. Dobra, tam żeśmy na nich nacharkali. Jemy, 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 jemy. Jemy, 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 jemy. Dobra, jest. Mała ucieczka i wracamy. Oj, mało życia. Idę się leczyć. Czy tu w środku jest jakiś dinozaur? Kurczę, tam na zewnątrz chyba muszę wyjść. Dobra, to idę. Od tego gościa też uciekam. Bo mam za mało życia, żeby się z nim bić. 38 to jestem na mały strzał. Nie wiem, czy on za mną nie biegnie. Kurde, ktoś kampi. No właśnie, nie? To jest problem. Jak masz mało życia, dobra, trzeba ją. A teraz nie pamiętam, gdzie z kolei jest ten dinozaur. Szkoda, że nie pokazuje, jakaś minimapa czy coś takiego mogłoby być. Bo teraz znowu jak będę biegł, jak będę miał mało życia, to znowu mnie zabije. A nie mogę się teraz zemścić, bo nie znam tej mapy, cholera. No to wszystko tak samo, no, dobra, to będzie tam. Wszystko tak samo wygląda, nie? Tam jest nawet dwóch kamperów. Idziemy. Dobra, trafiłem raz. I co, już uciekają. Cieniasy. Mam mało staminy. Pojedynek życia. Dobra, jest. Wygrany pojedynek. A, i tutaj mamy kampera.
Trafiłem ją czy nie? Kurde, no nie mogłem wejść na tą górkę cholerną. Ale ona tutaj już długo nie pożyje. Oni tu nie będą kampić, bo po prostu wszyscy już wiedzą, że oni tutaj kampią. No i teraz wszyscy tu przyszli ich zabić, bo tam rzeczywiście sporo infragów padło. Zobaczcie, jaka przewaga jest ludzi. Dużo punktów. Ale mnie ładnie zdjęła. No muszę przyznać, że niektórzy tutaj ładnie z tych snajperek. Ja za wolno biegłem, bo myślałem, że mnie nie trafi. A tu widzę, że muszę się troszeczkę bardziej postarać. Nie wiem, czy nas jest jakoś mniej, czy co. O jednego tylko, to się nawet nie liczy. Także no ostro nas tutaj dominują. 15 punktów przewagi. Dobra, o kurde, jak ja to? Co ja się to się stało? Dlaczego ja jestem w środku? Dawaj go, lecimy. Dobrze. Teraz stamina, czekamy. I niech oni tam zdychają, pięknie. Nawet widzicie, kile lecą z samej tej trucizny, którą ja pluję. Złapał mnie w sieć! Kurczę, szkoda, że mi nikt nie pomógł akurat. Jak tam fragi? Rizer 10-9, no bardzo słabo. U nas nie ma takiego kozaka. U nich jest jeden kozak, który ma 15 do 5. To ja muszę być tym kozakiem. Muszę przejąć pałeczkę. Biegniemy sobie na spokojnie i do środka. Uwaga, ciach, tu mamy ofiarę. No na tych gości z sieciami też trzeba uważać. O kurde, patrzcie, co tu się dzieje w ogóle. Dlaczego ich aż tylu jest? W jednym miejscu. Tutaj musiałby przyjść duży dinozaur. Albo jakiś karno, ale karno to nie zdąży chyba wejść, za duży ich jest. A te snajperki biją mocno, bo czasami na hita mnie zabijają. Czyli po 200. Nie wiem, czy to są headshoty, chyba niekoniecznie headshoty. Bo wydaje mi się, że w niektórych sytuacjach ciężko by im było headshota trafić. No teraz to chyba w minę wlazłem, co? No chyba nawet ostro. Kiepsko mi idzie tym małym. Gdzie tutaj się ukrywają? Dobra, ciach. Nie przeładujesz tej broni. Jest, dobra, ledwo, bo już koniec staminy miałem. Jak wychodzą, to giną. Jak wychodzą, to giną, więc niech sobie wychodzą, niech się czują kozakami. Przewagę mają cały czas dużą. Ale my tu nie możemy wejść do tego pomieszczenia, tam jest ich za dużo. Chyba, że jakoś od góry trzeba. Tu mogę ewentualnie pluć. O, i oni dostają z tego damage, nie? No to też coś tam wchodzi na stówkę. Dobra. Ten korytarz trzeba tu zasrać. No grunt, że oni w sumie nie za bardzo mogą wyjść, żeby się uleczyć. No, to jest z tego shotguna, ja użyciem miałem 150, to już z tego shotguna jak trafi, to ja spadam. Jak nie trafię. Jeszcze jest 5 minut, jeszcze zmienię za chwilę dinozaura na jakiegoś innego chyba. Bo tym nie idzie mi zbyt dobrze. Dobra, i z trucizny elegancko tam dostają. Dobrze, dobrze, tak? Ja muszę robić właśnie, że tą truciznę im zapodawać. Aj. Prawie mnie uratował tamten gość, ale niestety, nie? On złapie mnie w sieć i z noża to jestem na hita jakiś. Nie wiem, czy zawsze, czy tylko jak w sieci jestem. Ale chyba ta sieć po prostu mi jakąś defa mocno obniża. Muszę tam na górę wejść. Kurde. Niepotrzebnie za nim lazłem. Ci goście w sieciach nas tak ostro łapią. Zmienię jeszcze dinozaura. Zostały 4 minuty, to może jakimś innym mi lepiej pójdzie. Wydaje mi się, że przydałby nam się duży. No ale nie ma. Class 4. No i teraz tego mi zabrali. Spróbuję Dilo, ale myślę, to samo jest. Tylko, że on oślepia zamiast zatruwać
Więc jeszcze gorzej w zasadzie. Na respę. No trochę przyznam się, że słabe to jest z tym kampieniem. No i teraz my się musimy na niej skupić, zamiast tam cisnąć. Ja tu nie mogę wejść na górę, muszę z tej strony. No i zabiła go, patrzcie. Czekam na staminę i idę. Dobra, spadła. Teraz już ktoś się dojechał? Tak. Ta jest. Dobra, to ja się pożywię. Bo tu jest jedzenie, kurde, i ona kampi, gdzie się je i gdzie się respi. No, to jest słabe trochę. Dobra, dalej. 120 punktów przewagi ponad mają. Nie odrobimy już tego, na pewno nie w 3 minuty. Nie wiem jak byśmy mogli to lepiej zagrać tutaj teraz. Jakaś komunikacja może jakby była. Oni łapią nas, bardzo ładnie oni się uzupełniają. Mam wrażenie, że są jakąś taką pełną drużyną, że wiecie. Jest odpowiednia ilość tych, co łapią w sieci, odpowiednia ilość tych, co snajperują. I tutaj im to naprawdę nieźle idzie, łapanie w sieć i fragowanie na hita. O, i on nawet nie patrzył i mnie zdjął, nie? Także w ogóle nie mam szans, jako taki mały to słabo. Spróbuję zmienić, ale to już chyba jest niewykonalne. Jeszcze latający może, albo jakiś taki większy nieco. Karno jest tylko taki jeden, dobra. Tu ktoś strzela. Dobra, jest. No, nie potrafię tymi latać, cholera. Dobra, nie popisałem się w ogóle tymi latającymi, nie umiem. Dajcie mi inną klasę, poproszę. Spinozaur. Chcę dużego. Nie wezmę, nie dostanę go niestety. Karno. Jest napisane jeden, ale nie wiem w ogóle dlaczego to nie działa. Trochę jest to irytujące, bo oni na przykład nie mają jakiejś takiej konieczności, żeby grać jedną klasą, żeby grać różnymi klasami. Mogą grać sobie kim chcą, a my musimy tutaj podział mieć. Co jest bez sensu. Pierdzielek, to jest słabe. Nie ładuje mi się ten celownik taki na zielono. Żebym mógł skoczyć, bo może chociaż killa jakiegoś z wyskoku bym zrobił. No. Dobra, uwaga, skoczę. No teraz nie wiem, czemu mnie załapało te skoki, za mało staminy mam czy co. Ale trochę lepiej może idzie, ale już tej przewagi niestety nie odrobimy. 190, 110, 20 przewagi. 30 sekund. Mam wrażenie, że są po prostu dużo lepsi jako drużyna. No i nie wiem, czemu go nie zabiłem. Tam cały czas go próbowałem pruć i nic, nie? Także niestety, ale dzisiaj też słabo poszło w odcinku. Przegraliśmy. Szkoda, że nie można grać tym, kim się chce. Tylko jest ustalone, że musimy grać akurat trzema takimi. W dzisiejszym odcinku to będzie już tyle. Dzięki za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie, zasubskrybujcie kanał, jeżeli jesteście nowi. Dzięki bardzo za oglądanie i do zobaczenia w innych, następnych odcinkach. Pozdrawiam was. Cześć.